Pixar w pudełku. Animator John Lasseter chciał, by lampa wydawała się młodsza. Zaobserwował, że głowy i pośladki dzieci są nieproporcjonalnie duże w stosunku do reszty ciała. Aby lampa wyglądała na młodszą, zmniejszył ją, ale powiększył podstawę i główkę. Ucząc się tworzenia modeli, dodajmy deformery skalowania. Zmodyfikujemy lampę. Z Wydziału Sztuki dostajemy rysunki, które pomagają przemodelować postać. W ćwiczeniu zobaczycie rysunek taki jak ten. Uzyskajcie ten efekt, używając deformerów skalowania. Kiedy skończycie, lampa powinna wyglądać na młodszą.